Bieg idealny, bo rozpocząłem tylko pierwsze 100 metrów delikatnie szybciej, potem ciągle we własnym tempie, spokojnie, przepraszam, do przodu i to pozwala zaoszczędzić mnóstwo energii. Z tyłu za mną się kotłowało, jakby to czułem w trakcie biegu, widziałem kątem oka na telebimie, że chłopaki się tasowali, zmieniali. No ja byłem poza tym, przebiegłem idealnie praktycznie 800 metrów, nie dokładając ani metra, nadając własne tempo, co jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć szansę zachować jak najwięcej sił. Także bardzo się jestem zadowolony z tego biegu. Kolejność na mecie nie ma znaczenia w losowaniu torów w kolejnych rundach przy tak wolnych biegach, więc no, dla mnie jest misja zakończona sukcesem.